Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Glory Victis i nareszcie gra działa jak należy, nareszcie twórcom udało się uporać z problemami, które miały zaraz przed startem i po starcie wersji 1.0. Problem wynikał z tego, że serwery padły tam, to problem był po stronie serwerowni, serwery padły kilka dni przed wydaniem, przez co w dniu wydania pojawiły się jakieś błędy, musieli fiksować dużo rzeczy w tej grze, więc ciągłe patche, ciągłe resety i ogólnie grać się nie dało. Na szczęście teraz już wszystko gra, więc jak widzicie tutaj frakcje już między sobą walczą, ja sobie też troszeczkę pograłem, mamy swój hałsik, prawda, Deus Vult, zapraszamy do wspólnej gry, moi drodzy, mam już tutaj 40 poziom, więc jest całkiem przyjemnie. Słuchajcie, moi drodzy, to jest z takich krótkich rzeczy informacyjnych. Giereczka będzie też pojawiała się na streamach, także twitch.tv/dylive, zapraszam was. Jeśli wydarzy się coś ciekawego, jakaś fajna bitka, nie wiem, między innymi gildiami, czy coś naprawdę ciekawego będzie, to również te nagrania z streamków wrzucę na YouTube'a. No i od czasu do czasu możecie spodziewać się tego typu odcinka. Ale mamy konkurs do rozstrzygnięcia. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za odpowiedzi, które daliście. Chciałem nagrać odpowiedzi, znaczy nagroda miała być rozdana w czwartek. Stwierdziłem, że no, gra nie działa najlepiej, nie ma co nagrywać odcinka, więc poczekałem do soboty. Dzisiaj gra już działa świetnie, stąd nagrywam ten odcinek i rozwiązanie konkursu. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, teraz brałem pod uwagę stare złorośnie. Okej, event się włączył. Myślałem, że serwery wyłączają, już takie wiecie. Brałem tylko uwagę odpowiedzi, które wpisały, były napisane do czwartku. I moi drodzy, wraz tutaj ciężko było. Kilka osób naprawdę fajne komentarze napisało, a więc musiałem zebrać jeszcze kilka osób, które razem ze mną wybrały. Nikt nie wiedział kto, jaki. Poprosiłem kilku osób o pomoc. Nikt nie wiedział kto, jaki ma nick. W sensie kto napisał jaki komentarz. I wspólnie z dwoma znajomymi wybraliśmy Warka Bańka, który opisał Kingdom Come Deliverance. Także gratulacje, giereczka leci do ciebie. Ja w tym momencie piszę ci komentarz. Ja też wam tutaj pokażę, co ja dokładnie robię. Że w tym momencie siadam i piszę tutaj komentarz. Gratulacje, wygrałeś. Kodzik wędruje do ciebie. Odezwij się, proszę. Odezwij się, proszę, na Discordzie lub Facebooku. Jeżeli oglądasz ten film, to tak jak tutaj napisałem, daj mi znać, gratulacje raz jeszcze. Jeżeli nie masz Discorda bądź Facebooka, to napisz mi tutaj w komentarzu i wtedy dam ci po prostu maila i ci ten kodzik prześlę na maila. Tymczasem, moi drodzy, my już wracamy do giereczki. Porobimy sobie jakieś misje. Zobaczmy, co my tutaj na mapie mamy. Widzę, że tutaj nie jesteś sam. Misja na 50 poziom. Zobaczmy dziennik zadań. Zadanie do wykonania. Spotkasz mnie na polu bitwy. Zabij 5 wrogów. Walcz. Okej, to jest zadanie PvP. Kurz po bitwie. Porozmawiaj. Tu już widzicie, dużo zrobiłem, ale zostało nam porozmawiać z Drastanem jakimś. Ten Drastan jest w którym miejscu? Tu jest wydarzenie grupowe. Tablica ogłoszeń. Tam też sobie pójdziemy. Dunfen. Tutaj mamy jakiś Dunfen. Czyli musimy tutaj porozmawiać z Drastanem. To pewnie zaraz gdzieś z nim pogadamy. Dobra, i później mamy Królewski Łowczy. Zobacz na mapie tę misję. On jest w tym miejscu. Okej. To już wiemy. I jeszcze nie jesteś sam. Zobacz na mapie, również jest w tym miejscu. Czyli dwie misje mamy tam. Okej. Jeszcze coś pod P mam. Tutaj jest tu ktoś mi coś napisał. Nie, o fixie firewalla. Tu już wszystko jest ogarnięte. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, mam włócznie oraz tarczę. Śmigam sobie ostatnio z włócznią i tarczą. Ktoś tu jest. Mnożnik obrażeń jest poniżej 100%, ponieważ aktualnie używana broń jest nieodpowiednia do używanego pancerza. No tak, bo zmieniłem sobie pancerz na średni, więc tak to wygląda, ale to nie ma problemu, bo ja głównie walczę teraz włócznią. Okej, musimy się stąd przetransportować, także R, biegniemy. I idziemy w tym kierunku, powiedzmy, tu sobie gdzieś to zaznaczę. Tak? Tak. Jeszcze kurz po bitwie. To zadanie. Gdzie jest ten gościu? Zobacz na mapie. Okej. Też tutaj. Też tutaj. Czyli ten Drastan również w tym miejscu się znajduje. Zagadałem się. I byśmy tutaj sobie wlecieli. Także idziemy. Wejdźmy na górę.
Zastanawiam się, czy ja mogę gdzieś użyć jakiegoś teleportu tam. Przenieść dodatkowy punkt odrodzenia. No dobra, przez ten most trzeba będzie przejść, albo przepłynąć. Nie wiem, czy dam radę przepłynąć, więc postarajmy się. Nie mogę tego zrobić tak szybko, nie da się tutaj wskoczyć. No dobra, tutaj w tej wieży robiliśmy kilka misji, musieliśmy bandytów złapać ostatnio. Co prawda wy tego nie widzieli, bo to nie było na nagraniu, to było na streamie. Dobrze, przechodzimy. Przechodzimy dalej. W międzyczasie, jak nasza postać będzie biegła, tylko upewnię się, że znowu nie wpadnę w jakąś zaspę, to podziałamy sobie dalej i posprawdzam, pokażę wam. O, ktoś, Lazy Peasant, przejął farmę Road Rock. My też niedługo zaczniemy sobie tutaj walczyć, już jakieś pierwsze rzeczy nawet przejmowaliście, jak widzicie tutaj. Trochę niektórzy ładnie pocisnęli, inni dopiero zaczynają. W każdym razie ekipka jest spora, fajnie to wszystko wygląda. I coraz bardziej mi się podoba ta gra. Muszę wam powiedzieć, że coraz bardziej mi się ta gra podoba. Pójdziemy sobie ścieżką. Wydaje mi się, że to najlepsze rozwiązanie, pójść tutaj ścieżką i w stronę. I tu mam trzy questy, które mogę zebrać. Okej. Śledzone zadania są pod L. Dobra. Jest koń, którego możemy oswoić. Ujarzmij wierzchowca. Czyli co? Aha, w ten sposób. Okej. Statystyki wierzchowca, 65% maksymalnego wieku. Fajnie nawet poszło. Nazwij wierzchowca. Jak go nazwać? Jak nazwać swojego wierzcha? Nie wiem. Pisałem patyk. Zobaczmy, jak to wygląda. Jazda konna. No, jazda konna jeszcze, tak jak myślałem, laguje. Czyli to jeszcze nie jest idealnie poprawione. Chociaż dobra, nie, no jedzie. Tutaj jeszcze jedzie. Nad jazdą konną muszą twórcy zdecydowanie popracować. Okej, tutaj mamy jakiś obóz. Tam ktoś biega. Ale nie będę teraz chodził po tych obozach. Jest tu Morris, tutaj kolejny obóz. A, tu ja robiłem ostatnio misję. Bo mój wierzch już ma mało wytrzymałości. Także poczekajmy chwilę. Czy one mnie zaatakują, jak jestem na wierzchowcu? Chyba nie, to dobrze. Podjedziemy sobie tutaj, już kawałek i jesteśmy na miejscu. Ustami. To chyba ten obóz, który tam poddali, widzę. Chyba tak. Patyk zdobyła punkty doświadczenia. Doświadczenie za przejechaniem odległość. O, nawet nie wiedziałem, że tak jest. Tutaj konie też zyskują. To jest arena, na której walczyłem. Wierzchowiec też zyskuje, może awansować. Brak wytrzymałości. I teraz tak. Idę dobrze? Tak. Tu już mogę te paleniska sobie wyłączyć. Jedziemy. Dobra, jesteśmy. Zsiądźmy. Igrzytka śmierci. Zdobyłem osiągnięcie na Steam. Zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Czyli na zapasy. A, jest, królewski łowczy, zabierz skrzynię. Tak, to było zadanie od królewskiego łowczego. Cały czas gdzieś mi tutaj pokazują, że ja mam coś do ogarnięcia pod P, ale nie widzę tego. O, już nie, znikło, dobra. Czyli to był ten królewski. Teraz mogę to do niego, porozmawiać z Grimwaldem, czyli do przodu idziemy. Tego królewskiego łowczego, biegnę sobie. Jest tutaj, jest. Pogadajmy z nim. To jest na 50 poziom i to jest jakiś mnich chyba. Czekałem na ciebie, przybyszu. Potrzebuję pomocy, szukam Alana, który niedawno zaginął. Wiem, przybyszu, albowiem praojciec obdarzył mnie wizją. Objawił mi również, że Brian, co sobie Bernes, zdradzi ci więcej, jeśli zabierzesz konopię i upolujesz niedźwiedzia. W porządku. Okej, czyli konopie. Te konopie?
Nie, te tutaj. Ok, ale to zanim tam pójdę, to jeszcze weźmiemy resztę questów, bo możliwe, że to będzie kilka questów w tym samym miejscu. Przedstaw swoją opinię i odbierz nagrodę. Ok, żeby feedback dać. Tak, tak, to jest w ogóle super. Twórcy borykali się z problemami. Z dzikiem walczę, myślę, co, z kim walczę? Twórcy borykali rzeczywiście się z problemem. O, proszę, jak szybko poszło. Z problemami na początku tej gry, ale bardzo szybko sobie z tym poradzili. Dużo update'ów dali. U polu niedźwiedzia to są kontrakty. O. Zobaczmy. Ponieważ często aktualizacje robili i rzeczywiście słuchali tego feedbacku. Brian. Przeklęty miś, całe konopie wyjada. Miecznik Glory. Co masz na sprzedaż? Receptury, tak? Coś jeszcze? Zbroj mistrzostwo? Tylko tyle. Znowu to samo. Jak z Gotika. Kolejny dzień i znowu to samo. Dobra. Upiec, kwatermistrz. Handlarz żywnością i ziołami. Dobra, idziemy dalej. Chyba go potrąciłem przez pomyłkę. Możemy sobie zebrać ten limonit. Można to samemu klikać, a mogę po prostu kliknąć E i tutaj postać będzie sobie sama działała. Także jak widzicie, moi drodzy, tych questiorów troszeczkę tutaj mamy w giereczce. A teraz właśnie zbieram sobie ten limonit. Oddalimy sobie ekran. Tu będzie szybciej. Oddalimy sobie ekran. No mapa jest całkiem spora. Trzy frakcje, które ze sobą walczą. Także mamy tutaj frakcje niebieskich, prawda? Tutaj mamy frakcje żółtych, czyli Sangmar. Tutaj Ismirowie i no i Midland, w którym ja jestem. No i tak w miarę porówno to wygląda, więc całkiem przyjemnie. Ta giereczka prezentuje się dobrze, no zobaczymy jak to będzie dalej. Rozwijana jest. Mimo tego, powiedzmy, opóźnienia i tego problemu technicznych na starcie, to całkiem przyjemnie teraz wygląda. Dobra, jeszcze zbieramy ten limonit. Coś pod B dostałem, punkcior do rozdania. Ja bym chciał teraz punkty chyba w tarczownika, żeby zmniejszyć mi wytrzymałość podczas blokowania tarczą, tak. Dobrze, idziemy. Schowajmy sobie. Jest korsarz. Okej, zawalczymy z nim. No i do widzenia, panie korsarzu. Pieniążki dla mnie. Masz jakąś skrzynię? Coś tutaj? Coś tu mogę zabrać? Nie bardzo. Ale tutaj są dwa questy do pogadania. Zobaczmy. Lothar. To jest quest, który muszę oddać. Gdyby tak pogodzić się z Palmerem, od kiedy pokłóciliśmy się, spadają na nas same nieszczęścia, lecz on nie odpuści. Jak mogę pomóc? Od dawna ruiny starej kaplicy są nękane przez topielice. Gdyby ktoś ubił bestię i dostarczył Palmerowi tamtejszy limonit, na pewno by się ucieszył. Od dawna? Nie próbowaliście jej pokonać? Podobno zaginął Henry. Próbowaliśmy, ale w jaki sposób bestia zna nasze zamiary i zawsze wyprzedza nasz o krok? To z pewnością kwestia kaplicy. Po ostatnim, kto stawił mu czoła, pozostał jedyny poszarpany but, ale być może uda się komuś obcemu, takiemu jak ty. Po ostatnim? To nie był przypadkiem Alan? A gdzieżby? Słyszałem, że Alan zaginął, ale nie mam pojęcia, co się z nim stało. Pomożesz nam z tą topielicą? W porządku, zajmę się tym. Okej, czyli topielica. A ty, Drastan? Przybywam od Edyty. Miała trochę problemów z bandytami, ale udało się dostarczyć obiecane zapasy. Jestem twoim dłużnikiem. Przy okazji, o co chodzi? Alan, królewski łowczy, do którego miały trafić zapasy. Cóż, nie widzieliśmy go od dłuższego czasu. Tak po prawdzie obawiam, że coś mu się stało. Weźmy hełm żołnierza. Dobra, mogę jakiś pomóc? Mistrz Grimwald z pobliskiego klasztoru może coś wiedzieć więcej, ale rzadko dzieli się wiedzą za darmo. W końcu to mnich. Co gorsza, nie chce z nami rozmawiać, dlatego muszę prosić ciebie o pomoc. Co mam zrobić? Niedaleko jest ruina kaplicy. Jeśli udałoby ci się odzyskać z niej skrzynię dla mnichów i dostarczyć do klasztoru, Grimwald z pewnością dałby się nakłonić do pomocy. Tak zrobię. Jeśli znajdziesz chwilę, porozmawiaj też z Lotarem. Jest skłócony z mnichami klasztoru i bardzo potrzebuje pomocy w rozwiązaniu tego problemu. W porządku. Okej, czyli drugi quest. Drugi quest w tym samym miejscu.
Drugi quest w tym samym miejscu, świetnie. Ja sobie założę ten hełmik. No, przyjemnie to wygląda. Przyjemnie to wygląda. Mam jakieś receptury tutaj, dwie, które już są nauczone. Tak, są nauczone. Jestem nauczony już ich. Coś jeszcze tutaj nie. Dobra. I tak, upoluj niedźwiedzia. Zobaczmy sobie tutaj, wyłącz to, o. Zabierz limonit. Tutaj konopie i niedźwiedź. Okej, okay, limonit, to gdzieś tu jest. A, tu jest, rzeczywiście. Ale czekaj, tu jest mój koń. To mam zebrać ten limonit? Dobra, to zbierzmy. A ty, tak, nie muszę kopać, to jest dobrze. No to wystarczy szybką akcją zrobić. I mamy ją, topielica, 50 poziom. I leży. Topielica pokonana. Świetnie. Teraz to, limonit zbieramy. On tu poszedł po skrzyni. Czy ja mogę wejść na górę? Nie, szkoda. Zobaczmy, czy ona jeszcze czegoś pilnowała. Skrzynia, tutaj coś. Jest palenisko. I tyle. Nie, ale o, jest skrzynia właśnie. Kontener jest pusty, okuta skrzynia zebrana i buty, ciężkie buty żołnierza, to nie, dla mnie to nie będzie dobre teraz. Pokażcie śledzone zadania. Porozmawiam z Palmerem, królewski łoszczy, upoluj niedźwiedzia, spotkasz mnie na polu bitwy, to nie. Czyli zostały mi tylko dwa, porozmawiam z Palmerem w takim razie. Zabierz topilicę, limonit, na które upoluj niedźwiedzie i konopie. Zbierz skrzynię, skrzynię już wziąłem, okej. Okay. Skrzyni już wziąłem, mam punkcior do rozdania z blokowaniem, tak. Tutaj jeszcze też trochę w siłę. Okej. Okay. I mapa. My tu. Dobrze zaznaczyłem? W tym kierunku mam iść. Co ja mam za quest, który jest tak daleko, gdzie jest zaznaczony jeden? Dobra, ja muszę iść tam. Pobiegniemy. Proste zadanie było. Aczkolwiek fajny łupik. Trzeba przyznać, że ten łup był całkiem przyjemny. Przynoszę wieści. Topielica nie żyje. Mam ci też to przekazać w imieniu Lotara. A więc w końcu odzyskaliśmy naszą kaplicę. Dziękuję ci. To niestety wciąż za mało, bym przebaczył Lotarowi, lecz w świetle ostatnich wydarzeń chyba nie mam wyjścia. Co się stało? Bandyci skradli nam transport piwa, który miał trafić do Briana z osady Burnruns. Nawet nie wiemy, gdzie ich szukać. Musimy nastawić kolejną partię. Pomożesz mi zebrać plony z ogrodu? W porządku. Okej, okay, czyli zbieranie plonów. Zbieramy. Len. Chcę skończyć sobie wątek fabularny. Co prawda nie wszystko będzie na YouTubie, więc jeżeli was to ciekawi, to będziecie musieli sobie pewnie pograć albo zerkać na streamy. Tam na moim Twitchu przez 14 dni się zachowują te nagrania, więc zadanie wykonania. Co teraz? Niech prawiec ci wynagrodzi, a ja zaś zebrałem wieści z okolicy. Otóż okazuje się, że zboje napali również Albę z pobliskiej farmy. Z pewnością potrzebuje pomocy w pracy. Alba z pobliskiej farmy. No dobrze. To trochę sobie porobimy takich kwestiorów. Ale dużo doświadczenia za to dostajemy. Więc na mnie okej. Okay. Okolice Dunfen. Jest i ona tutaj? Jest i ona. Alba. Przysłał mnie Palmer. Mogę jakoś pomóc? Mnie nie, ale możesz przywrócić spokój mojemu mężowi, który zginął z rąk bandytów, którzy nas napadli. Jeśli chcesz pomóc, pomścij go krwią tych synów. Mam z czego dla ciebie. Bandyci są tam. O kurczę. To jest... Nie, tu są niedźwiedzie. Wściekły niedźwiedź. Dużo ich.
Powiem wam, że przyjemnie mi się walczy włócznią. Dobra. Że ktoś tutaj robi tego questa również. Konopie zebrane. Tak, muzyczka przyjemna. Ul. Pomóż Albie w ogrodzie, okej. Musimy poczekać, aż to się zrespi i jak niedźwiedzie też niech się zrespią. Dobra, konopie 100%. Nie, niedźwiedzi nie muszę już pokonać. Tak, wystarczy, że będę te ule zbierał i Albie pomogę. Jeszcze dwa chyba, tak? Nie, jest 100%. Dobra, to jest zebrane. Jedziemy dalej. Bandyci. Jest wyszczerbieniec. No. Oj, mi podszedł. Ale w porządku. Niech tak będzie. Otrzymujesz zaproszenie do drużyny. Zatwierdź. To ten jegomość, tak? Tak, chyba tak. Teraz muszę zabić przywódcę. Poszukajmy go. O, ten nasz już tutaj podbiegł do tego przywódcy chyba. Poznałeś go? Tak, tylko ja muszę... Skrzynia gdzieś musi być teraz. O! On coś podniósł. Bo zdobyłem, widzę. Wygrałem bitwę o łup. Czyli tak, on poszedł i załatwił tego. Musimy czekać jeszcze. O, zrespił się właśnie przywódca. Dobra. Byłem za daleko i jest skrzynia. Bym też zabrał. To skrzynia jest, tylko przywódcy jeszcze nie ma. O! Jest weteran. I to był przywódca, ten weteran. W porządku. Zobaczmy, co ja zdobyłem tutaj. Jakieś włócznie chyba, tak? Włócznia zbója plus 1. Ma lepszy zasięg, ale mniejsze obrażenia. To nie, nie będzie to dla mnie w porządku. Tego nie bierzemy. Wracamy w takim razie teraz. Pojście rozrobiony. Widzę, że dzisiaj są też... Ja być może zmieniłbym serwer. To może już na następny odcinek, bo ja wszedłem wciąż na zaludniony, a były już... Dodali takie mniej zaludnione serwery. Ale okej. Okay. Idziemy co? Idź do osady. To idziemy. Dwa zadania, które mają porozmawiać z tym samym gościem. Świetnie. Koźlarza sobie zbierzmy. Znowu strażnik miejski walczy z wartlakiem. Muszę iść się napić. Muszę iść się napić, dobrze. Jest i Brian. Przysłał mnie Palmer. Oto dostawa piwa z klasztorów i zapasów. Opóźniona przez napad bandytów. A, piwko. Tam postawi. Brian się tym zajmie. Za chwilkę. Ale to ty jesteś Brian, prawda? No a co? Nieważne. Szukam Alana. A, Alana. Lubi przysiadywać na skraju pobliskiej polany. Jak go tam nie być, to chyba tylko pustelnik Niechtan by wiedział, gdzie go szukać. Dziękuję. Zajrzyj no, po drodze do Jaśminy, naszej grajki. Jej brzdęki przyprawiają o ból głowy, ale bez nich jakoś smutno.
To jak dowie się, czemu Jaśmina już nie gra, tak zrobię. Dowie się, dowie się. Pod U, co tutaj mamy? Otwarty świat, nowe rzeczy, oblężenie jest w trakcie. Pokażmy to. Mamy jakieś oblężenie. Walczę o terytorium ku chwale nacji w oblężeniu zamku. O, trzeba będzie tą pograć. Trzeba tutaj będzie... Mamy co? Dwa oblężenia, tak? Moglibyśmy tam polecieć w sumie. I zaraz gdzieś pójdziemy sobie na jakieś wydarzonko. Weźmy dwa kwestiory. Tutaj dodajmy sobie dychę siły. Nasi gdzieś walczą. Wiecie co? Nie głupie będzie sobie pójść i sprawdzić. O to walczą, tak? Ten bruk. Okej? Okay? Dołącz. Ten. Idziemy tam. Zawalczymy. Mam niski level, nie mamy QL-e. Żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Sam, to będzie moje pierwsze podejście do takiego PvP, więc zobaczymy. Orlin, Boże, źle się dzieje. Estowiu, biegnie na wschód. A co to za skrzynia? Depozyt. Czy to znaczy, że nasi już to nie, no, my jesteśmy gdzie? Obóz oblężniczy. A, to jest nasz obóz oblężniczy. Okej. Okay. Uuu, coś to jest. Ognie Imperatora. Dobra, ja biegnę za nimi. Strefa wolna od grabieży. Bo jak, jeżeli ja zginę, to mnie mogą teraz... Punkty Glorii zostaną przyznane po zakończonym oblężeniu. Wygrani otrzymają 100% więcej punktów. Aha, czyli nawet jak przegramy, to też coś dostanę. Dobra, mogę potracić ekwipunek. I będę tytuł obiecujący mentor. O, Saint! Znamy chłopaków z Saintów. Tarzak Tenbrook został przejęty. To jest Lazy Peasant. Merkus. Widzę, tam zaznaczył. I nasi chłopaki grają. O, Lazy Peasant tutaj widzę. Lysandre, Sire.pl. Idę do Merkusa. Ciekawe, czy Merkus jest na Discordzie. Jeżeli Merkus jest na Discordzie, to zaraz usłyszycie chłopaków. O, widać, że są tutaj nasi. Jest na górze. To jest chyba Merkus. Jest Merkus. A, on już jest w mojej drużynie. Dokładnie, dobra. To się przejmuje flagę, także on. Dobra, poczekajmy sobie. Chwileczkę i teraz tak, co dalej będziemy robić? Dobra, to jest zdobyte, tak? Jest i Merkusik. Dobra. What? O. Myślałem, że przeskoczę. Nie, nie da rady. No, to idziemy tutaj. Tylko wzywa wierzchowca.
Tartak ten Brook jest pod kontrolą Midlandu, dobrze. To też jest pod kontrolą Midlandu. Idziemy na ten most. Mieszczanin. Że tu ludzie biegają na konach. Zastanawiam się, czy nie zmienić hełmu zaraz. No ale zobaczymy. Bo zmieniłbym hełm, żeby używać, mieć być na lekkim i używać może łuku. Ale powalczymy. Fajny koń. Tak, wszyscy już tutaj nasi. Ciekawe, czy wrogowie tam są. Są, strzelają. Dobra, widzę. To zrobimy tak. I... weźmy to. I idziemy. Uczek tu nasi. Nie trafiłem, ale ktoś go dobił. O, tu są. Tu jest ich dużo nawet. Teraz kogoś trafiłem. Powstał. Znowu. Wycofują się. Oberwał. Ty, w blok weszło to. Dawajcie mi go, bo mi ucieka, widzę. Dobra, nie mam wytrzymałości, muszę chwilę poczekać. Dostał. Jeszcze hit. I leży pokonany. Aż mi się wytrzymałość naładuje. Dostał. Dostał. Poczekaj, czy mi się amunicja naładuje. Dobra, wyciągamy łuk. Zastanawiam się. Da się jakoś inaczej wejść. To nasi pilnują tego. Można by pomyśleć o czymś innym. On coś tu stawia. Mamy rusztowanie. Się rozejrzę do tyłu. Z tej palisady jakby do nich strzelać i byłoby to głupie. Bardzo wolno mi się regenerują strzały.
raczej bardzo wolno. Tam nie, nie wejdzie, tak? Żeby rozwalić drzwi chcą dwuręcznym toporem. Znasz, ktoś jest w środku. Przeciwnik, przeciwnik, przeciwnik. Ostał. Ktoś mi dał suba, zapomniał komunikaty wyłączyć. Dobra, leży. W porządku, co on tutaj? Grabisz go? Grabisz go. Kolejny tu przyszedł. Do widzenia. Ode mnie zginął. Ej, zaczęli wychodzić. Zaczęli wychodzić. Chyba właśnie ci pojedyncy się tutaj zaczęli przebijać i dlatego tam ci teraz czymś w plecy dostanę. Czego no? Nie ma mój... Stracik bliski. Do widzenia. Dobra. Zbyt ciężki pancerz. Okej, jeszcze coś mam ciężkiego. To jest tak, to są średnie. To jest lekkie. Czyli jeszcze coś musiałbym zrobić, co jest lżejsze. Rękawice są ciężkie u mnie, tak? Nie, lekkie. Co mi tutaj przeciąża? Średni pancerz, może kaftan. Znajdę jakiś lekki? Czy nie mam? Szkoda, bo gdybym miał... Nie mam tyle pieniędzy. Okej, to dlatego te strzały mi się tak wolno ładują teraz. Dorwali go. Okej. Wchodzimy już? Wchodzimy. Stał. Leży kolejny. Medyk. Cucenie. Dobra, cucimy go. Widzę, że ktoś też go cuci. Ty, gościu mi bije! Ja nie zauważyłem tego. Kurczę. Niedobrze. Ajajajajaj, niedobrze, niedobrze. Ja myślałem, chciałem ocucić, żeby zrobić questa. Albo ograbić, a tutaj... Coś takiego. Dobrze, 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 biegniemy. Biegniemy, ja tylko muszę sobie sprawdzić jedną rzecz. Opcje, ustawienia. Panel wierzchowca Y. Dobra. Wołamy patyka. I jedziemy tam z powrotem. Tak.
I jedziemy. Fajnie, fajnie, przyjemnie, przyjemne są te oblężenia. Takie naprawdę. Myślałem, że będzie ta walka bardziej chaotyczna. Zwróćcie, ja nie potrafię jeszcze grać, ale to. Dajcie mi trochę, dajcie mi chwilę. Teraz to w ogóle. Absolutnie tragiczne, tragicznie to zagrałem. Dobra. I znowu od początku odepchnęli nas. No to wygląda, że nas odepchnęli. Dobrze. Zbliżmy się trochę. Wow, 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 ten młot. Następna hita. Następna hita. Biegniemy chyba po łuk chwilowo. Dostał. Dostał. Ktoś mnie tutaj wezwie? Chyba ktoś mnie cuci, tak. Ktoś mnie cuci. Tylko dostał strzał właśnie kolega obok. Więc jak ten mnie ocuci... Thanks. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Co ja mogę zrobić? Nie mogę grabić w bezpiecznej strefie. Aha, tu jest bezpieczna strefa, dobra. W ten sposób. Tam ludzie krawcą. To co ja bym sobie zrobił? Grywany łosoś. Pożyj. Pożyjmy sobie tego łososia, dobra. Mogę iść dalej. I próbujemy to zdobyć cały czas. Przeberwał. Dostał. Znowu. I nie mam już strzał. Nie mam już strzał. Tutaj chłopaki widzę. Teraz ja cucę. To przerwałem? Albo ktoś inny też cucił. O, nasi przyprowadzili katapultę. Zobaczcie. Nasi przyprowadzili katapultę do tego oblężenia. To niech się cofną teraz. Tu dwie strzały. Dwa razy kogoś trafiłem. No fajnie, jakby się nasi tutaj cofnęli teraz. No, moglibyśmy to zdobyć jakoś konkretniej.
Okej, okay, wyciągnąć, piszą, żebyśmy wyciągnęli, tarczę, będziemy pushować zaraz. Prawie załatwiłem typa. Okej. Okay. Kogoś dałem, ale nie otrzymuję punktów nacji za to zabójstwo, ale kogoś załatwiłem. Dostał. Nie posiadam amunicji. Patrz, jak tu wybiegł. Mamy go, Ale nie widzę tego. W sensie, o kolejny spadł. Z góry. Jedna strzała dopiero. Jest, no, kiepsko. Ciężko to idzie. Czy możemy po tym wejść? Nie. Za 63 dostał. Całkiem sporo. To zresztą na vlog weszło. Ich jest więcej, zdecydowanie. My takim przepychaniem to nic nie zrobimy. Ale czy ten basen da się zniszczyć? Tam HP się na ten. Odwrócyliśmy ich trochę. Dobra, no tu strzelamy teraz. Musimy się mamy się cofnąć wszyscy. Dopiero za jakiś czas puszować. Gościu wybiegł. Okej, to jest nasza szansa. Chodzimy do środka. Ja chyba wyciągnę łuk. O, trafiłem. Też się nie spodziewałem. Wyciągnął łuk, bo nie przejdę tam po prostu. Szybko, 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 szybko. Dostał. I dostał. Mamy to. I tak pójdzie. I leży. I kolejny leży. Świetnie. Czy tu da się ograbić? Nie możesz grabić w bezpiecznej strefie. Nie, nie da się. Nie chcę grabić, chcę uleczyć tego gościu, który leżał.
wymagał leczenia. O nie, jesteśmy teraz wypuszowywani. Jest ciężko. I ja też spadłem. Odepchnęli nas. Odepchnęli nas. Okej. Dobra, słuchajcie, bo to jest 50 minut odcinka, ja wam go chcę jeszcze tego samego dnia wrzucić. Zrobimy tak, że ja po prostu wam ten odcinek pokażę. Nie udało się tego zdobyć, szkoda. W ogóle zrespiłem się w zupełnie innym miejscu, teraz w zamku, tu już nie w obozie, a w zamku. Tymczasem dzięki wam bardzo, moi drodzy, za obecność. Widzimy się w kolejnym, trzymajcie się. Cześć. Tak, ludzie piszą, nice try, was good fight, czyli koniec. Nie udało się zdobyć, ale było przyjemnie, mam nadzieję, że wam się to podobało. O, mogę odebrać nagrodę, to jeszcze czekajcie, odbierz nagrodę. Mogę wybrać nagrodę, punkty zasług albo monety, punkty zasług. Świetnie, tymczasem do zobaczenia.